Dobra, dawaj pod ramę. Idealna. Brawo, brawo, prezes. Możesz to robić, możesz to robić. Padolino, Padolino. Dawaj, Zielu. Jest prezes. Dobra, czekaj, czekaj, idź. Punkt dwa razy, teraz... W którą stronę idzie kamera? W tą? To na razie... Martin, teraz masz mały problem, ci powiem. Ja? No. Jaki? Bo jest nowy przesympatyczny Słowak, rozmawiałem. Z drugim Martinem. Nie wiem teraz, kto będzie... Wiadomo, który jest... Najsympatyczniejszy. Sympatyczniejszy? No. Będziemy musieli wam zrobić chyba jakąś debatę. Ale po słowacku. No dobra, ale będziesz pomagał nam napisy wtedy robić. Okej. Okay. Ale pomagasz Martinowi się wprowadzić, czy takiemu doświadczonemu zawodnikowi nie trzeba? A on już co, rozmawia po polsku, grał tutaj, nie? Myślę, że mu jakieś restauracje dobre w Gdyni pokazałeś pewnie, co? To tak, byliśmy, no. Niedzielę jak wolny był. Tak? Spokojnie. Chłopaki, na razie drużyna dobra. Mamy i starszych, i młodszych. I myślę, że to będzie dobre funkcjonowało. No, masz Martina w razie czego, który zawsze ci może pomóc jako przesympatyczny Słowak. Tak, naprawdę. Martin spoko, właśnie ja go znam tylko z boiska wcześniej, ale już właśnie za te dwa tygodnie jesteśmy fajnymi kolegami, więc tam wszystko w porządku, ale tym, że grałem w Polsce wcześniej, no to mam łatwiej, bo znam język i wszystko jest okej. Okay. No, Martin mówił, że polecał ci jakąś knajpkę w Gdyni, także musisz ocenić jego gust kulinarny teraz. Tak, musimy teraz to tam próbować wszystko w Gdyni, a w okolicy coś. Tu tak wczoraz, tak. I jak ci się podoba, fajnie, powiedz. Fajnie. Dobra, pogoda może w Gdyni lepiej trochę wieje. Dobrze tu. Dobre wojska, wszystko super. Trener Łobodziński, pierwszy raz mam, rozumiem, z nim do czynienia. Powiedz, jakie wrażenie pierwsze na tobie zrobił? Tak, pierwszy raz. Nie, dobre wrażenie, wszystko. Treningi, ja mam takie rad treningi, także wszystko dobrze teraz. Na razie super. A jak spędziłeś tą przerwę wakacyjną, co robiłeś? Był tu, w Gdyni. Była moja mama tu, a z żoną, z mamą troszkę byli na morze, także pojechali tu w duże miasto, także fajnie było, odpoczynali w Mielowie i tak fizycznie, także było ok. Powiedz mi jeszcze o tej sytuacji, że na sparingu grałeś jako kapitan, to rozumiem był wybór drużyny, wybór trenera, czy ty powiedziałeś, dobra, dajcie mi tą opaskę? nie, no to był wybór trenera. Także do pytania do trenera, ja nie wiem co więcej powiadać, to od trenera zależy. Czyli to też pokazuje, że te pół roku w Gdyni już pozwoliło ci poczuć się tak bardzo pewnie i... No drużyna mnie pomogła, że czuć tak pewnie na boisku, a za boiskiem, ale to decyduje trener, także ja nie myślę, że to jest jakaś taka... Nie wiem jak to powiadać, ale nie, no to decyzja trenera, zobaczymy jak to będzie. To jest wszystko razem dla drużyny, to nie ma, na przykład na sparingu nie ma, kto jest kapitan, kto... No rozumiem, i, dobra. Tak. Czyli nie ma to znaczenia dla ciebie po prostu. Tak, to zapamiętam to słowo. I tak, najpierw klatna. Chudy 82,5, Aza 82,5, Koju 77,5, Skóra 77,5. Ostatnie dwa.
No. Daj do kamery jeszcze. No elegancko. Kapi ma wszędzie swoich fanów. Tak. Ale Kapi, żeby z treningu specjalnie wychodzić do fanów, to już gwiazdorstwo trochę. Hop, 12, hop, 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 14, hop. Nieuczciwe to było, bo Martin miał drugi skok z rzędu. Jurek już tak drugą godzinę wisi. Zadbajcie się o odnowę, mamy teraz długo, dużo czasu do następnego treningu, a następny trening jest ciężki na boisku, także... Dużo czasu, czyli do ekranana. Co? Dużo czasu do następnego treningu, czyli do ekranana. Tak. Nie, no bo skończyliście 16:40, to szybko, tak? Tak? Dobra, panowie. Główne założenie teraz treningu realizujemy, mamy tak. To co ostatnio, znacie? Przysiad, później skoki, klatka. Długie przerwy pomiędzy. Ważne, żeby po przysiadzie od razu były skoki. I teraz tak. Przysiady. Czuby, weź dopi, bo nie ma gdzie wylać. Weź dopi, bo nie ma gdzie wylać. Piłkarzem się zarazisz. Mogę autograf? Ambicja mi nie pozwalała się poddać. Zostawić ci? Nani? Pięć, jeszcze dwa. Sześć, trzymaj kolana. Czubi, najważniejsze pytanie, jak twój kamień się ma? Jak widać, rośnie. To musisz powiedzieć, jaki był twój ulubiony strongman, no bo ta pasja nie wzięła się z niczego na pewno. Jak byłem młody, oglądałem Mariusza Pudzianowskiego. Bardzo mi się podobało, jak rzucali te kule. Też chciałbym być drugi w kule. Ale Karol, to by nic nie dało. Nie dałoby nic, bo on był czwarty w kule. Całe życie żyłem w błędzie. To jeszcze ci mało? Zawsze jest coś do nadrobienia. Zrobimy taki mech, że będę z twoim odbiciem w lustrze rozmawiał. Nikt się nie zorientuje. Jak tam te pierwsze dni? Wszystko git? Wszystko git, ale ja miałem trochę ciężej. To bicie. Miałem lekką kontuzję. Lekką, nie lekką, bo zabieg był. No i przez miesiąc nie mogłem biegać, nie mogłem skakać. Ciężko było coś zrobić. No i dlatego gdzieś tam te pierwsze dni były ciężkie, ale no w każdym tygodniu będzie coraz lepiej. A powiedz, czemu cię w masce oglądaliśmy? No bo miałem złamaną kość tutaj. No i lekarz zalecił, żeby taką maskę sobie zakupić. I do kiedy będziesz musiał grać w niej? Czy już zrezygnowałeś, bo jest niewygodne? Nie, no jeszcze będę grał na pewno gdzieś tam przez parę tygodni. No na pewno gdzieś tam. Lekarz powiedział, że gdzieś tam przy uderzeniu to jeszcze może się złamać ponownie, więc lepiej się chronić.